Witajcie w kolejnym odcinku naszego Call of Duty Black Ops 2. Jesteśmy tutaj Watsonem i naszym przyjacielem, no z naszymi przyjaciółmi oczywiście, i próbujemy Watsona tutaj, kurczę, wydostać, nie? Ogólnie Watson to, no, Wilson Woods. To opowiada dla naszego bohatera historię naszego bohatera z pierwszej części, żeby było śmieszniej. To jest Hudson. A ten, którego trzymamy, to jest Woods. You'll be okay, Frank. I'm gonna radio for help. I'll take care of Woods. Dobra, on zostanie z Woodsem, mamy tutaj. Otwórzmy to. Proszę bardzo, nowość też. Tego nie było w poprzedniej części. Mamy sidła. Animal traps, no dobra, pułapka na zwierzęta, nie? Widzicie, to takie rzeczy możemy używać, nie? Żeby na przykład jakiś tam żołnierz wpadł pod... No, tak. Mullah Rahman. Do not concern yourself with local politics. Prosta marionetka. Как ты? Дели. Как сказано. You're a dead man unless you do exactly as I say. Tune the radio to. Oh, oh. No move or this fuck again. El americano le está diciendo que no se mueva. Shut up. Él piensa que está en control, pero él no es. I say shut up. Lower your weapon. I swear to God I'll kill this bastard. Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrar. You son of a bitch! Właśnie, kurczę, samobójca, nie? Uho, jać. Hudson, we're moving. Get to the beach. Did you secure our evac? Negative. We're on our way. Head for the river. Dobra, szybko do naszych przyjaciół. Kurczę. Ale mnie ogłusili. Kurczę, nawet nie słyszę strzałów, nie? Aj! Kurczę. Najgorsze, co? Dobra, ale fajnie to wprowadzili. Znaczy, no nie wprowadzili, ale tutaj fajne efekty są po tym, jak kurczę dostaniemy takim granatem blisko. Szybko, szybko, uciekaj, uciekaj. Kurczę. Dobra, bang, bitch. No, sidła. Tutaj nieco pomogły nam, ale nie za bardzo, jak zresztą widać. Dobrze, weźmy tutaj tą pułapkę, rozsadźmy z te sidła. Niech i będzie i tak. Aha, pięknie. Granaty ostatecznego rozpierdolu. Brother.
Keep moving! Damn it! MG truck on the waterfall! I'll deal with it! Get Woods in cover! Dobra, to powinno ich zatrzymać na jakiś czas. Aha, tak, uważaj, bo... O, weźmy. Tak. No i no. No, wolajmy tymi, kurczę, granatami, jak wlezie. Ile wlezie. Kurczę. Musieli się wywalić. Dobra, szybko, szybko. Come on, we're getting out. No. Aj, super. Czyżby to nasz stary przyjaciel? Wasumbi, super. Dobra, dzięki. Well, we got him, Mason. Can't kill me. You can't kill me. That's your old man. Put it on the line for me. For honor, friendship. Yeah. It's just like you, kid. Tries to kill Menendez. Menendez wants payback, even if it takes decades. Menendez, back then, was a big fish in a small pond. He made his cake on the drug cartel out of Nicaragua. There's a hand-me-down. The CIA smoked his old man. Old Cyclops is pretty pissed at America. While we're fucking around the Middle East, the Russians and the Chinese are getting real cozy. Huh. Now, the politicians. They want you to think this is about ideology. It's a lot of horse shit. Give me your phone. Go ahead. Rare earth elements. Whole fucking world runs on this shit. Who controls all of it? China. Jeez. So while corporate America is kissing China's ass... Now the mysterious Cordis Dias social network has crowdsourced simultaneous protests in both Iran and North Korea. Never seen in public, who really is the leader of Cordis Dia? He's known only as Odysseus. Odysseus? My ass. Raul fucking Menendez. Asshole. I told JSOC, but they were too busy. See, the drone race had started. I mean, really, guys? You're gonna build an entire military based on a mineral element that's wholly controlled by China? I need a drink. Dipshit! Now, go. Give me a soda. Get it from the nurse's stash. None of that diet crap. China's Premier Chen is outraged by Cordis Dia's leaked memo, alleging the cyber attack was covertly ordered by the White House. And through all the dirty shit the U.S. government's gotten away with, this time, they're innocent and no one fucking believes them. They take out Cordis Dia's network. 2 days later, the director of the FBI burned alive. Right now, a billion people believe that Raul Menendez is their savior. Guess what, boys?
He's not. You better take him out pretty fucking quick. That shit's gonna happen. Well, look at that. Menendez got a whole private fucking army hidden out there. Cubans. Elite rank. State-of-the-art tech. How many followers does Cortes Diaz have right now? What, a billion people? Try 2 billion. They'll never believe their leader's a terrorist. They think Menendez is their savior. They've got a hell of a disappointment coming. That's all I could say. Time to go see what Menendez has got hidden down there. You ready, Harper? Keep momentum on your swing. Don't want to be left-handed. O tak, technologia poszła do przodu. Surface is a little uneven. Jam hard with the nano gloves. So far so good. Ready? Okay, Hotshot, your turn. One more time. Let's go. Ojać. Got it! You okay? Yeah, we're okay. Thanks to you. Wide open. A little more than skeleton crew. Walk in the park. No seas idiota. Do not underestimate Raul Menendez. His followers sure did. And what does Cortes Diaz mean exactly? It's left. Heartbeat. Sounds like something noble. That's what Menendez wants his followers to believe. Trust me, it isn't. Crosby, you're up. O tak, i tutaj mamy ten kostium do szybowania. Salazar, Crosby, you got the left side? Cover! Ready on your go! Kurgan, this is Harper. Come in. Enemy is preparing to leave location. Advise. We need firm intel on their capabilities. You are clear to engage. Section, you seen this? Yeah. Be ready to move on my kill. An EMP grenade will fry their cloaking systems. Come on.
that head! Drone taking off! We don't want that bastard airborne! Salazar, take it out! On it! Hack the weapon systems of that ground is burned! Drone's down! Okay, let's get moving! Push forward! Don't let him breathe! Wieżyczka. Ej, szkoda, że nie mogę jej zhakować, co? Było fajnie. Chociaż w sumie już zhakowałem, nie? Tamto, więc no. I nie może przecież być to za częste to hakowanie. Chociaż w trójce było, nie? Chyba aż tego za dużo było. No ale widzicie, tutaj zaczęli po prostu kombinować z tymi, kurczę, z tym nowoczesnym Call of Duty, właśnie z tymi, kurczę, mechami, różnymi wieżyczkami, hakowaniem. No, to był to początek tej serii, nie? Przyszłościowej, gdzie tam lecimy w kosmos, nie? Chociaż tutaj jeszcze nie. Ale już to się powoli zaczynało, nie? Od Black Opsa drugiego. Mi się to akurat podoba, nie? Ja lubię te przyszłościowe gry. Przecież fajnie by było kiedyś wrócić do wojny, co? Światowej. O, to jest dobra broń, kurczę. Tak jest. Kurczę, tyle wspomnieć się z nią. Kojarzę. Kraken, to jest sekcja. Surface installation is neutralized. Moving to investigate secondary structure. Everyone, clear! Destroy. Watch your step. Floodwaters may have weakened the structure. I otwórzmy to. To znowu destroy? Czekają może na tych? Oni otworzą pewnie. Tutaj jest jakiś terminal w sumie, więc no pewnie to otworzą jakoś tak, nie? Jakiś technik przyjdzie, albo ja mogę. Holy shit! Look at this! What we saw up top was just a front. Walls are several meters thick. Loose comms inside. Update breaks. Tell them we're moving in. Kraken, this is Harper. Confirming SciTech installation beneath the temple. Requesting immediate cleanup and containment unit to our location. Be advised, we will lose comms as soon as we make our entry. Kraken confirms. Ground team moving for immediate insertion. Stand by for ETA. Oho, proszę bardzo. Salazar, get it open. Enemy's optic systems. We need to get our techs working on analysis. Maybe you should shoot up. They'll barely see you. All right. Son of a bitch! They got an ASD! His front's too tough! Spread out! Clear the area! Out! Clear the area! Kurcz, patrzcie, jakie tutaj już robociki byli. Były. Jakoś nikt na to nie narzekał wtedy, nie? Wręcz przeciwnie. Chociaż ja i teraz nie narzekam na tę nowsze części, więc... Dajcie to jeszcze więcej, nie? Chociaż...
akurat więcej tylko się nie da dać niż dał po prostu Infinity Warfare, co? On to dał, kurczę. To sporo zabawek. O, to też fajna broń. Oj, kurczę, mała ammo. Tak mała amunicji. Ale broń dobra, jak najbardziej. Chociaż naprawili to, co było mi troszeczkę przeszkadzało w pierwszej części, czyli to, że kurczę, mieliśmy ogrom amunicji, podnieśliśmy broń. Ona miała po prostu 300 naboi, no i po co było brać drugą, nie? Ale w której to już przekombinuję, bo będziemy mogli wziąć jedną broń i w ogóle nie będę mógł podnosić innych broni, nie? To słabe, jak dla mnie. Najbardziej mam takiego nowoczesnego kałacha. Fajnie, co? Fajnie. Mocno przerobionego, ale kałacha. W dodatku z celownikiem. Dobra. Elevator. Aha, nie ma takich. Okay, we're clear. Czyściutko. I teraz akces. Hakujemy. O ile takie coś można nazwać hakowaniem. Dobra. Teraz będę nim sterował oczywiście. Czy nie? Menendez is arming himself for war. Well, Woods told us how much wealth Menendez built over the years. He's been investing it in weapons tech. Somebody's here. J5. Czy on będzie za mną teraz chodził, tak? Nie, w sumie nawet. Aha, to muszę sobie. Żeby kontrolę na nim objąć, czy coś? A nie wiem, nawet chodźmy. Zobaczmy, nie pamiętam. Please, don't hurt me. Okay, come on out. This lab is linked to a known terrorist. You start talking or I will hurt you. My name is Eric Briner. I'm a magnetometrist. Yeah? And what is, Menendez's interest in you, buddy? They brought me here to process the solarium. It's a new, rare earth element that will render all existing microchip technologies obsolete. They're coming. Get me out of here alive. I'll give you everything. Down! Ten robocik pomoże nam nieco? Patrzcie, będzie nam pomagał, ale fajnie. Ja bym się chyba z trójką pomylił, gdzie tam mogłem wszystko hakować, nie? Spoko, tak. Thank you.
co? Widzicie, Infinity Warfare tego nie wymyśliło. To już było wcześniej. Co starsze to kolić tak niezbytnie, więc zostawimy sobie ją. Follow me! Dobra, hakuj. To jest nasz, spoko. O, technologia. Quantum entanglement. This single device has more processing power than your entire military infrastructure. Rumors around the lab were that Menendez plans to use it as a basis for a massive cyber attack. I heard talk of something called Karma. It may be the name for the cyber weapon. If Menendez uses a Solarium worm to initiate an attack, there will be nothing anyone can do to stop it. I couldn't stop it. A hej, no nieźle. Czy załatwili swojego? No ja nie mogę. Ale chybili na pewno, bo chcieli w nas, nie? Strzelić. No dobra, moi drodzy, fajnie się tutaj gra, no co wiadomo, najlepsza część Call of Duty według mnie, no ale muszę kończyć, bo już chyba pół godziny jest, więc trzymajcie się i do usłyszenia, cześć. But when soul lies on, she's fine.